Jest sobota, 16 sierpnia 80 roku. W Stoczni Gdańskiej trwa strajk. Atmosfera trochę siadła. Robotnicy strajkują już kolejny dzień. Nie wychodzą do domu. Jest weekend, chcieliby spędzić czas ze swoimi rodzinami. Dodatkowo dyrekcja stoczni wykorzystała ten moment takiego opadnięcia ducha na to, żeby zaproponować im spełnienie jednego z ich postulatów i podnieść pensję. Lech Wałęsa zastanawia się, czy nie przerwać strajku. Taka jest atmosfera. Wtedy do akcji wkraczają kobiety. Anna Walentynowicz i Alina Pieńkowska zamykają bramę stoczni. Strajkujemy dalej, mówią do robotników. Na niewielkim podwyższeniu wspina się na nie młoda, szczupła kobieta. Ma na sobie brązowy sweter i dżinsy. Przed nią rozpościera się, tak jak przede mną teraz, morze głów tych, którzy czekają na decyzję. Tuż za nią staje Lech Wałęsa. Ewa Ossowska, tak nazywa się ta kobieta, mówi do Wałęsy: jeżeli teraz przerwiemy strajk, to będzie zdrada. Wałęsa podnosi megafon, jest cisza, wszyscy czekają na jego decyzję i ogłasza, że strajk będzie kontynuowany. Skąd wiem, jak ubrana tego dnia była Ewa Ossowska? Zachowało się zdjęcie z tego momentu. Co się działo potem? Potem toczyła się historia Polski. Strajk był kontynuowany do końca sierpnia, potem porozumienia sierpniowe, rozszalał się karnawał Solidarności, potem stan wojenny, kilka trudnych lat, wreszcie wolne wybory, okrągły stół, a jeszcze kilka lat później weszliśmy do Unii Europejskiej. I gdybyśmy na tę Unię i na tę wolność, którą uzyskaliśmy po tych kilku latach, spojrzeli z perspektywy zdjęcia z Ewą Ossowską i z Wałęsą i jego megafonem, to i tę Unię Europejską i tę wolność, obie je mamy dzięki Ewie Ossowskiej. Zmieńmy dekoracje na teatralne bardziej. Jest 4 października 2013 roku. W Teatrze Narodowym w Warszawie trwa bardzo uroczysta premiera filmu Andrzeja Wajdy Wałęsa, Człowiek z nadziei. Na widowni sami oficjele, jest prezydent, jest premierka, są wszystkie te osoby, które kojarzą nam się z Solidarnością i z odzyskaniem wolności. I oni oglądają film, który opowiada o życiu Lecha Wałęsy. Jest też ten moment, który opisałam wam przed chwileczką. Reżyser nie zapomniał o podniesieniu, nie zapomniał o głowach robotników, wszystko to widać w kadrze. O kim zapomniał? W kadrze nie ma Ewy Ossowskiej. Lechowi Wałęsie w tej chwili w filmie Andrzeja Wajdy towarzyszy mężczyzna w białej kurtce. Opowiadam o tym, jak historia potraktowała Ewę Ossowską, bo to jest dosyć charakterystyczny sposób, w jaki kobiety bywają przez historię właśnie i przez pamięć traktowane. Często o nich zapominamy, wygumkowujemy je, wymazujemy, nawet jeśli mały decydujący wpływ na to, co się wydarzyło. Dzieje się tak dlatego, że w ogóle opowiadamy sobie historię, tak uczymy jej dzieci, tak opowiadamy ją sobie, jako proces, który toczy się od wojny do wojny, od bitwy do bitwy. To jest taka narracja o tym, że dwóch dowódców, dwóch liderów spotyka się na polu walki i rękami tysięcy bezimiennych żołnierzy walczą. Ten z nich, który wygra tę potyczkę, nazywany jest bohaterem, a ten, który ją przegra, skazany jest na niepamięć, chyba że to się dzieje w Polsce, wtedy go czasami też pamiętamy i również nazywamy bohaterem. Taki sposób opowiadania historii to jest propagowanie agresji, przemocy. To jest również sposób opowiadania o historii, który wyklucza wszystkie osoby, które nie chcą albo nie mogą brać udziału w wojnie. Nie opowiada o tym, co słychać u słabszych, starszych, młodszych, chorych, u pacyfistów na przykład. Pomija również cywilów bardzo często i pomija też kobiety. Kobieta bohaterka to jest też ktoś, kto nie zgadza się z naszym aparatem poznawczym, bo wiemy przecież, że na wojnę idzie żołnierz, mężczyzna, a kobieta zabezpiecza tyły. Ewentualnie możemy opatrywać rany, tak jak w piosence każdy chłopiec chce być ranny, sanitariuszki, morowe panny. Swoją drogą co roku, kiedy słyszę tę piosenkę w okolicach 1 sierpnia, to myślę o tym, że
Naprawdę niezwykle wyzyskuje ona dwuznaczność terminu morowy w języku polskim, bo morowa panna to jest fajna dziewczyna, ale morowe powietrze przynosi śmierć. Ten proces wymazywania kobiet z historii i same te kobiety wymazane to jest coś, co mnie bardzo interesuje. Wydaje mi się, że już te historie z perspektywy gabinetów polityków i pól bitewnych opowiedzieliśmy sobie, już ją znamy. Natomiast ciągle nie pamiętamy o tym, że historia toczy się na podwórkach, w kuchniach, w sypialniach, w gabinetach, ale na przykład artystów, w pokojach dziecięcych, tak może tam najbardziej. Ciągle opowiadamy sobie o krwi, która leje się na polach bitew, a zapominamy o tej krwi albo poświęcamy jej niewiele czasu, o tej, która leje się na przykład na porodówkach. Bardzo dużo czasu poświęcamy tym, którzy zginęli, niewiele tym, którzy się rodzą, a na te, które rodzą, zupełnie nam już brakuje czasu. Ja zajmuję się kobietami w mojej pracy. Bardzo często przeprowadzam z nimi wywiady, piszę o nich artykuły. Napisałam też powieść, w którym zderzam je z trybami historii. I o dwóch spośród nich, na które natrafiłam, przygotowując się do napisania książki, chciałam wam opowiedzieć. Pierwsza nazywa się Stanisława Szarlińska. Nazywała się, nie wiem, co się z nią stało. Ona była przodowniczką pracy. W bardzo, chyba jednym z najbardziej męskich zawodów, jakie można sobie wyobrazić, czyli w murarstwie, w budowaniu domów, rywalizowała z mężczyznami. Odbudowywała Warszawę, budowała Plac Konstytucji, budowała marszałkowską dzielnicę mieszkaniową, budowała też Muranów. I wymyśliła sobie tę murarkę po to, żeby zmienić swoje życie na lepsze, żeby odnieść sukces. Na tablicy, na której codziennie były wypisywane nazwiska przodowników pracy, które tego dnia przekroczyły normy o 300, 400, 700%, było to jedyne kobiece nazwisko. Bardzo skutecznie rywalizowała z mężczyznami. I rzeczywiście odniosła sukces. Podróżowała wszędzie tam, gdzie mogła podróżować dziewczyna z bloku socjalistycznego. Była w NRD, była w Czechosłowacji, w Moskwie i była znaną osobą. A potem ślad po niej się zupełnie urywa. Ciach, nie ma, nic nie można znaleźć na jej temat, żadnej informacji. Chociaż próbowałam. Nie wiem, czy zmieniła nazwisko, bo wyszła za mąż, czy wycofała się, czy zmieniła poglądy, czy umarła. Nie wiem, co się z nią dzieje. Została wygumkowana, dokładnie tak jak Ewa Ossowska. I myślę o tym, że to jest świetna bohaterka. Ona byłaby świetną bohaterką filmu, książki, może artykułu, ale wychodzi na to, że sama sobie muszę je chyba napisać, żeby coś więcej się o niej dowiedzieć. Druga osoba, o której chciałam opowiedzieć, to jest Agnieszka, bohaterka filmu Andrzeja Wajdy, Człowiek z marmuru. I tu możecie powiedzieć, proszę bardzo, jest kobieta, cała historia toczy się dzięki niej, wszystko się w tym filmie dzieje dzięki Agnieszce. I mielibyście rację, gdybyście tak powiedzieli, z jednym wyjątkiem. Ja mam taką teorię, że Agnieszka, reżyserka z filmu Andrzeja Wajdy, Człowiek z marmuru, nie jest kobietą. To jest postać zbudowana na męskim wzorcu. To nie jest oczywiście prawdziwy mężczyzna żaden, to jest taki stereotyp męski. Kiedy ona jest zdenerwowana i pokłóci się z kolegą, to go kopie. Kiedy chce się gdzieś dostać do magazynu, w muzeum, do którego nie ma wejścia, to się tam włamuje. A kiedy jest zmęczona, to zasypia z rozwalonymi nogami. W pozycji, w jakiej w życiu nie widziałam żadnej kobiety. Tak jak nikt by jej nigdy nie powiedział, że kolanka razem trzymamy. Wczoraj jechałam w autobusie i słyszałam, jak babcia to mówi do swojej wnuczki. Agnieszka tego nie słyszała, no bo ona nie była kobietą, nie jest. Wkładanie kobiet w męskie garnitury to też jest jeden ze sposobów wymazywania ich i wygumkowywania, dlatego że jeżeli nie pozwalamy kobietom opowiadać o ich własnym doświadczeniu, jeżeli one nie mają na to przestrzeni, jeżeli my nie mamy na to przestrzeni, to opowieść o kobiecym doświadczeniu staje się egzotyczna, staje się jakąś niepasującą do standardów. W związku z tym bardzo często kobiety, które piszą książki i opisują swoje doświadczenia, te książki nazywane są czytadłami.
A jeszcze kilkanaście lat temu funkcjonowało jawnie pogardliwe określenie na taki rodzaj literatury, a mianowicie mówiło się, że to literatura menstruacyjna. Nawet Olga Tokarczuk załapała się na ten termin i myślę, ciekawa jestem, co teraz krytyk, który ją określił tym terminem, co sobie myśli. Możecie powiedzieć, że opowieści o kobietach jest dużo i rzeczywiście jest ich coraz więcej. Jest na przykład cały nurt takich książek pisanych dla dziewcząt dorastających, które odkrywają kobiece bohaterki. To są książki o awanturniczkach, podróżniczkach, artystkach, naukowczyniach, żeby dziewczynki miały wzorce, żeby nie musiały myśleć, że jedyny sposób na realizację to zostać modelką albo aktorką, taki oczywisty dosyć dla kobiety. I te książki są, rzeczywiście jest ich coraz więcej. Ciągle jednak pomiędzy tą męską historią, a tą kobiecą jest przepaść i historii jest o wiele więcej niż herstory. Na przykład o samych kobietach w Solidarności, o ich uczestnictwie w ruchu napisano 3 książki i nakręcono 1 film. A Ewa Ossowska ciągle nie ma hasła w encyklopedii Solidarności. Jej córka dopiero niedawno dowiedziała się, jaki był wpływ jej matki na strajk podczas tego, na ten strajk. Natomiast przez to, że zostały napisane te książki, znamy dane i konkretne liczby. I wiemy, że tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego w Solidarności było 10 milionów Polaków, było tam zapisanych. Wśród nich równo połowa to były kobiety, 5 milionów. Nie były to osoby, które smażyły jajecznice, odbierały telefony, przepisywały dokumenty. To były równoprawne uczestniczki tego ruchu. Podejmowały decyzje, wydawały gazety podziemne, pisały artykuły, dyskutowały o przyszłym państwie, potencjalnym. Powtarzali wszyscy to, że kobiety, że Solidarność nie mogłaby istnieć bez kobiet. Do czasu. W pewnym momencie związek się ustrukturalizował i powstała hierarchia i do władz związku z 50% dostało się 8%. We władzach było już 8%, a przy okrągłym stole siedziała jedna kobieta od strony Solidarności. I plotka głosi, że tylko dlatego się tam znalazła, że jeden z delegatów, który miał siedzieć przy obradach, umarł. I Barbara Labuda tak silnie namawiała dysydentów Solidarności, że udało się posadzić przy okrągłym stole od strony Solidarności jedną kobietę. Za chwilę tutaj przyjdą moi koledzy i koleżanki i będą wam opowiadali o takich krótkich, prostych radach, małych nawykach, które wszyscy możemy wprowadzić w życie po to, żeby świat stał się lepszym miejscem. Ja niestety na mój temat nie mam takiej rady, muszę wam powiedzieć. Jedyne, co mogę zrobić, to mogę obiecać, że sama będę pisała, odkurzała i przypominała o kobietach, o których warto pamiętać, a które zostały zapomniane. Myślę jednak, że wszyscy możemy wyczulić się na te kobiece opowieści. I szczególnie w tych martyrologicznych opowieściach wszyscy możemy spróbować wytropić tam kobiecy głos, usłyszeć ten głos, zastanowić się, gdzie tam stała kobieta, co robiła, jaki miała lub mogła mieć pogląd na tę sytuację. Takich opowieści otacza nas bardzo dużo. Wszyscy czytamy przecież książki codziennie, chcę w to wierzyć. Wszyscy oglądamy filmy, oglądamy seriale, gazety codzienne też. Niedawno taka sytuacja, mamy nowy Sejm w Polsce i nowy stary rząd. I jest posiedzenie Sejmu i powitanie nowego rządu. Najpierw jest expose premiera, później jest expose szefa partii, a później przemawiają politycy z opozycji po kolei. I wszyscy są zachwyceni. Jedni mają premiera, inni po stronie opozycji mają w końcu lidera, który mówi ich głosem i punktuje premiera tak, jak oni chcieliby, żeby premier był wypunktowany.
A ja tego słucham i mówię, przepraszam bardzo, a gdzie są kobiety? Przecież to jest Sejm, w którym jest więcej kobiet niż było w poprzednich kadencjach. I wiecie, że kobiety tam były i przemawiały, tylko później. A na tych i na tych, którzy przemawiają później, brakuje już miejsca w gazetach i w wiadomościach. Więc wydaje mi się, że żebyśmy dobrze poznali opowieść o świecie i świat, w którym żyjemy, to musimy zadbać o to, żeby panowała w nim równowaga hormonalna. I skoro już dopieściliśmy testosteron, to zajmijmy się trochę estrogenem. Wtedy będzie świat zdrowym miejscem. Dlatego mam postulat, żebyśmy do każdego bohatera, który stoi, zarządza, przewodniczy i ma wąsy, dorysowali bohaterkę w spódnicy albo w dżinsach i w brązowym swetrze. Dziękuję bardzo.